Wolę stać niż siedzieć, jak mówię, ale jestem obłożony rozmaitymi gadżetami, więc może dlatego tylko usiądę, żeby, nie wiem, czy to jest dopuszczalne, żebym ja siedział, prawda? Absolutnie dopuszczalne. Lubię się ruszać, jak mówię, potem znowu usiądę i tak się będzie powtarzać. Ale na razie usiądę, żeby ogarnąć to, co tutaj, to, co tu wokół mnie jest. Ja przywiozłem to, i tak mówiłem profesor Jaskółowej, kiedy mówiliśmy po raz pierwszy o tym spotkaniu, to, co w zasadzie robię aktualnie teraz ze studentami, także nie jest to nic, co bym przygotowywał dla Państwa specjalnie, przepraszam za taką deklarację na początku, to jest po prostu żywa robota, którą wykonujemy w trakcie zajęć opcji pod tytułem Film i Teatr w warsztacie polonisty. Będę mówił z głowy, jako że no, mam to dość dobrze ulokowane gdzieś tam w szarych komórkach i nie spisywałem tego. Jest to materiał, który przedstawiam studentom, który z nimi realizuję w takim kontekście, że oni później idą do szkół i będą starali się wykorzystać, jak Bóg pozwoli i nowa władza, wykorzystywać te konteksty filmowe w nauczaniu polonistycznym. Po prostu uczymy się wykorzystywać teksty filmowe w pracy polonisty. Operujemy z reguły na krótkich fragmentach, bo na tyle szkoła pozwala. Staram się więc wykorzystywać rozmaite fragmenty filmowe w rozmaitych działaniach dydaktycznych, oczywiście zawsze lub prawie zawsze na styku z literaturą albo na styku z językiem literatury. I tak to też z grubsza ułożyłem dzisiaj. Ten podtytuł tego mojego wystąpienia brzmi tak, jak kino czyta literaturę, to właściwie jest to samo, co literatura w lustrze filmu, innymi słowy, jak kino czyta literaturę. Będę tutaj z pomocą koleżanki Biserki z Krakowa szybko starał się zmieniać płyty, zobaczymy, na ile nam pozwoli czas. Materiału mam na więcej niż 3 kwadranse, więc pewnie przerwiemy w którymś momencie. Wstęp krótki jest taki, że jak Państwo orientujecie się, kino, kiedy się rodziło, skorzystało z usług literatury i ona była jedną z głównych akuszerek kina, dlatego że podsunęła filmowi skonwencjonalizowane, gotowe gatunki powieściowe, w które kino skwapliwie wskoczyło. I pierwsze filmy fabularne to są właśnie filmy gatunkowe, oprócz tych takich lumierowskich, jak Polewacz Polany, to zaraz potem pojawiają się, oprócz kronik lumierowskich, pojawiają się potem filmy gatunkowe, historyczne, fantastyczne, fantastyczno-naukowe, kryminalne, lub jakbyśmy dziś powiedzieli, kryminalne, sensacyjne, miłosne, melodramatyczne. Istniały, powiem, gatunki powieściowe, w które film bardzo łatwo wskoczył i się nimi posłużył. I w zasadzie literatura stoi poniekąd u narodzin kina jako jedna z akuszerek, ale już błyskawicznie kino zaczęło spłacać ten dług i zaczęło czytać literaturę, zaczęło odwdzięczać się literaturze, oczywiście korzystając pełnymi garściami z jej dorobku i stając się niejako odkrywcą literatury. Jak literatura była na początku jedną z odkrywczyń kina, tak kino z miejsca stało się już na początku wieku XX jednym z odkrywców literatury. Ja tak to nazywam i uważam, że ta rola kina po dziś dzień filmu po dziś dzień trwa. Film jest odkrywcą literatury, szczególnie współcześnie się nim coraz bardziej staje. Jest najbliższym krewnym literatury i zapewnia jej drugie życie. Zapewnia jej czasem nowe życie, czasem jedyne życie. Znamy przypadki, które ilustrują takie zjawisko, że jakby film w istocie nawet przejmuje tytuł, anektuje tytuł i staje się symbolem tytułu, a nie książka. Tak się stało w dużej mierze z tytułem Ziemia Obiecana, który dziś funkcjonuje właściwie głównie jako film. Kontakt z książką jest niewielki, okazjonalny, natomiast kontakt z filmem wciąż nieustannie bardzo częsty i masowy, tym bardziej, że powstają nowe zdigitalizowane wersje, prawda? Wszystkie lektury mają to do siebie, że często anektują tytuł, a z nielektur tak się dzieje na przykład w przypadku Władcy Pierścieni, który jakkolwiek Tolkien jest kultowy, to jednak film przejmuje dzisiaj tytuł
i jest non-stop oglądany po 10, 20, 30 razy przez miłośników tego tytułu, przez członków fanklubów i tak dalej. Podobnie dzieje się z Sherlockiem Holmesem, który jako tytuł stał się już dzisiaj hasłem całego fandomu, całej ogromnej internetowej, sieciowej struktury łączącej zarówno filmy, seriale, filmy fabularne, jak i rozmaite gry, kontynuacje literackie i tak dalej. Film zatem dzisiaj w dużej mierze wprowadza literaturę w inny obieg, w obieg może bardziej popkulturowy, zapewnia jej nowe, drugie życie, często to życie główne, to życie fundamentalne, które toczy się na ekranie, a nie na kartach książki. Jak to wykorzystać w szkole? Oczywiście jest to ogromna szansa dla polonistów, którzy mają odwagę i mają chwilę czasu, mają sprzęt, ażeby wykorzystać fragmenty filmowe nie tylko dla filmu samego w sobie, bo to także, ale dla literatury również. Ja traktuję film dzisiaj jako jeden z uniwersalnych, skutecznych kluczy do literatury. Wydaje mi się, że dzięki filmowi właśnie literatura może na powrót zacząć żyć w kontakcie z czytelnikiem, w kontakcie z uczniem szczególnie. Film może poprowadzić do literatury, paradoksalnie będzie prowadził przez znajomość języka ruchomych obrazów do języka literatury. Oczywiście trzeba pewnie trochę się postarać, żeby takie zjawisko zaistniało, natomiast jest to fascynująca gra i ja się w nią bawię. Będziemy dziś trochę oglądać, dlatego zawsze jak puszczam fragmenty, to zawsze mi też brakuje czasu na to, żeby dopowiedzieć, co mam powiedzieć, więc proszę Państwa, no to coś za coś. Ja muszę mówić, wykorzystując fragmenty filmowe, bo inaczej będę mówił o niczym, prawda? Więc zatem wybaczcie Państwo, że będę za chwilę włączę pierwszy fragment. Jeśli mowa o kontakcie poprzez film z literaturą w kontekście szkolnym, to zawsze warto zapytać uczniów, czy wiedzą, czym jest adaptacja, bo mówimy dziś głównie o adaptacjach. Co to jest adaptacja? Kto to jest adaptator? Po co się adaptuje? Jak można w ogóle wpaść na pomysł adaptacji książki? Co o tym decyduje, prawda? Dlaczego się chce adaptować? I tak dalej, i tak dalej. To może poprzedzać nasze spotkania z adaptacjami i książkami. Jedną z takich książek, którą w szkole trudno się czyta, sam znam sytuację, kiedy nie ma w szkole ani jednego egzemplarza w klasie lalki, tylko się ściąga na smartfony, jest właśnie lalka, prawda? I co przychodzi nam w sukurs? Może przyjść w sukurs może przyjść jako pomoc ta dość dzisiaj już zapomniana, ale bardzo dziwna, oryginalna, zaskakująca adaptacja Wojciecha Jerzego Hasa z roku 68. Chciałbym Państwu pokazać czołówkę tego filmu i sekundkę jeszcze powiedzieć także o tym, że często pracuję na czołówkach. To jest moje ostatnie, tylko proszę mi tego tematu nie zabierać, dobrze, na przyszłość, przynajmniej przez kilka najbliższych miesięcy. Pracuję na czołówkach, bo one są fantastyczne. Czołówki filmowe skupiają w sobie bardzo gęsty zestaw środków stylistycznych filmowych z reguły, bo wtedy twórca chce powiedzieć dużo, chce wprowadzić, chce czasem zmylić. Czołówki są fantastyczne, więc ostatnio zacząłem pracować z czołówkami i studentami, którzy znaleźli w tym również wielką zabawę. Zatem czołówka lalki, jeżeli nam się uda włączyć, to proszę spojrzeć i posłuchać także. To już chyba tak. No to kilka minut poświęćmy na to. Gdzie jest pan Jan? Nie wiem. Dzień dobry panu. W piwnicy proszę pana łaskawego. Dziękuję. Proszę zauważyć, jak jest lalka jest filmowana. Zauważcie, bo będę o tym mówił, to bym też
uczniom na początku zadał jako pytanie, jak jest, gdzie jest kamera ustawiona? Jak ona patrzy na świat? Dzień dobry. Eno kieliszek. Dziękuję. To jest najdłuższy fragment, jaki przygotowałem na dzisiaj, jakiś 5-minutowy, więc wybaczcie Państwo, ale będzie mi potrzebny, żeby w zeszłym miesiącu potem go wykorzystać. Wydałeś 20 zł na książki, a mi akurat tyle brakowało na adwokata. Chodźmy stąd, ojcze. Jesteś w sklepie, zawsze będą tobą pomiatali i nigdy nie wyjdziesz z tego upodlenia. Co to wydałeś pieniądze? Dawaj mnie. Jak będę musiał przerwać proces. Cóż to za odmieńcy? Zmarnieje. Staremu brak piątej klepki, ale chłopak zdatny. A jak się nazywa? Wokulski. Do sklepu albo do piwnicy nie bardzo, ale tak w ogóle to... O, popatrz. Chodź. Popatrz, jaki z niego mechanik. Taka maszyna może się obracać do końca świata, ale coś się w niej zacięło i poruszała się tylko kwadrans. Był tu jeden profesor, obejrzał pompę i powiedział, że na nic to się nie zda, ale że chłopak zdolny i powinien się uczyć. Od tej pory Wokulski schardział, kupuje książki i ślęczy nad nimi po nocy. A cóż on zamierza zrobić z tą nauką? Mówi, że pojedzie do Kijowa, do uniwersytetu. No, poświeć mi. To jest ciągle czołówka, jeszcze, jeden subjekt jeszcze nie było wyjdzie napisu na człowieka. No ja mu nie przeszkadzam. A co u ciebie? No, niedobrze. Przepraszam. Niedobrze. Pryncypał zaniedbuje sklep. Nieraz od rana chodzi na piwo i wraca aż wieczorem. A pani Mięclowa? No, godziny całe spędza na konferencjach z modystkami i fryzjerami. Zupełnie się babie w głowie pomieszał na stare lata. I co teraz będzie, panie konsyliarzu? Widzisz, jak trudno wyjść z piwnicy? A tobie od razu zachciewa się wyskoczyć do uniwersytetu. Ludzie! Pysznie się wydobywa. Co wy robicie? No, wyjdźcie kiedyś taki mądry. Ale jakoś się pysznie wydobywa. Teraz ważny jest ten ruch kamery. Ja bym też zapytał oczywiście, żeby zwrócili uwagę, jak się kamera rusza w trakcie tej czołówki. I jeszcze mamy ostatni fragment. Jest taka końcówka czołówki, ramowa budowa tej czołówki, dlatego że wracamy w miejsce, w którym byliśmy na początku. Kardiedru,
Znowu ważny jest punkt widzenia kamery, także. Teraz jeszcze raz ten sam ruch, który na początku. I proszę teraz uwagę zwrócić, co kamera będzie mijać. To jest koniec tej czołówki, potem jeszcze tylko nazwisko reżysera. I można to wykorzystywać, sądzę, zarówno jeżeli zna się powieść, a także jak się jej nie zna, jako pewnego rodzaju wprowadzenie do omawiania powieści. Dla kogoś, kto nie zna książki, to nie będzie adaptacją, prawda? Dla kogoś, kto ją zna, oczywiście od razu będzie się pojawiała jakaś podstawowa kwestia tego, jak Has czyta lalkę. Co on mi na początku pokazuje? W co on mnie wprowadza czołówką? I sądzę, że te pytania wystarczają, aby uruchomić refleksję na temat tego, czym właściwie będzie ta adaptacja lalki i jak ją w szkole potraktować. Otóż zauważyliście Państwo, że ta kamera, i w ogóle ten początek lalki jest inny niż powieści, to jest jasne. Mamy wydarzenie, które zostało przeniesione z dalszej części akcji, jest umieszczone tutaj w samej czołówce jako pewnego rodzaju przedakcja. I mamy te ujęcia, o których tu mówiłem, kamera patrząca z dołu, można o to pytać uczniów, prawda? Patrząca lekko z perspektywy żabiej, dlatego, żeby filmować sufity. Sufity wiszą nisko, sufity są zawieszone tuż nad bohaterami, tworzy się atmosfera duszności, takiego świata zamkniętego. Podobnie będą pokazywane kamienice. Też z takiej perspektywy, jakby się lekko miały walić. Zresztą w ogóle jest tutaj taka dość rupieciarska inscenizacja tej przestrzeni. I kamera następnie, zarówno w tej jadłodajni Hopfera, jak i potem tutaj w tym fragmencie ostatnim, pokonuje taki ruch jazdy równoległej. Skąd ona pokazuje nam świat? Właśnie z dołu. Gdzie my jesteśmy? Skąd patrzymy na świat? Patrzymy na świat... No, można teraz, prawda, rozmaicie to interpretować. Spod jakiejś granicy, spod jakiegoś poziomu zero, jesteśmy poniżej poziomu zero, jesteśmy na poziomie, można by go różnie określać, poziomie nędzy, poziomie rupieciarni, poziomie graciarni, która nawet nie jest tylko graciarnią taką jak na wysypisku śmieci, ona jest taką graciarnią trochę cmentarną, dziwną. Zauważcie Państwo, że również Wokulski pokazany w tym fragmencie jest ulokowany w piwnicy, potem się zaczyna z niej wydobywać. O co tu właściwie chodzi? Muzyka. Jaka muzyka, która temu towarzyszy? Nie jest to muzyka, która powiedzmy mogłaby wprowadzać mnie w klimat XIX wieku, prawda? Jest to muzyka, którą wtedy komentowano, jak lalka się ukazała, jako muzykę dziwną, muzyka, która tworzy klimat oniryczności.
Ten film zaczyna się od początku jako film dziwny, ulokowany w bardzo nieoczywistej przestrzeni, do tego skojarzony z muzyką, która powoduje takie, przynosi konotacje właśnie oniryczno-senne, dziwnościowe. Zatem gdzie mnie prowadzi Has w tej lalce? Prowadzi mnie do świata, który zadziwia mnie, trochę mi daje do myślenia, stawia mi pytania, zagadki. Do tego jeszcze pokazuje mi tutaj dwie osoby w ramach obrazu, prawda? Widzieliście Państwo tam tą prostytutkę, która jest w ramach, a następnie także staruszkę, która też jest w ramie obrazu. I tak się ona pokazuje. Ileś rozmaitych tropów, ileś rozmaitych motywów tu się pojawiają. Można to rozmaicie wykorzystywać, stawiając pytania właśnie o motywy, które tutaj się pojawią i o próby odpowiedzi na to, czego się dalej spodziewamy po takim filmie. Więc czołówka skupia w sobie w zasadzie, można powiedzieć, całość stylistyki tego filmu, która się potem będzie rozwijać. Te ruchy kamery będą się ciągle powtarzać. Filmowanie z lekkiej perspektywy żabiej także. Rupieciarnia będzie się pojawiać nieustannie w różnych dziwnych kontekstach. Oniryczność będzie narastać. Stworzy nam się wizerunek lalki czytanej przez Hasa, czytanej przez niego bardzo osobliwie. Oczywiście on nie mógł na potrzeby filmu wszystkiego do tego utworu, całej fabuły tu umieścić. Nie było na to możliwości, także czasowych nie było, także możliwości finansowych. Natomiast on ją czyta w bardzo specyficzny sposób. Można by sobie zadać pytanie, czy czasem lalka cała w tym filmie nie jest tylko snem. Czyim snem? Ten wrażenie snu potęgują później powtarzające się ujęcia kobiet, takie jak i tutaj już były. Tych kobiet, które albo w ramach, albo poza ramami są nieruchome, patrzą nieruchomo w jakiś jeden punkt, nie wykonują żadnych ruchów. Czy to są manekiny, czy to są tytułowe lalki, a może to są postacie uwiecznione we śnie. Więc czołówka stawia oczywiście więcej pytań, dużo więcej pytań niż daje odpowiedzi. Odpowiedzi żadnych właściwie nie daje. Wprowadza dość oryginalny, dziwny świat. Można tę czołówkę skojarzyć z kilkoma fragmentami lalki na początek, żeby pokazać, jak Prus opisuje Warszawę. Czy konwencja opisu Warszawy jest podobna do konwencji pokazywania tutaj w tym fragmencie. Jak Prus portretuje kobiety. Można w trakcie opowiadania do tego wrócić. Powoli zmieniamy film. Tak czy owak, ta czołówka jest niezwykle sugestywna i obudowana pytaniami zaczyna istnieć jako pewien motyw, który może zachęcać przez to, że jest tak różny od literackiej realizacji, że jest tak dziwny. Dlaczego właściwie Has kręci lalkę oniryczną? Dlaczego on ją tak czyta? Później w powieści spotkamy oniryczne fragmenty, ale nie aż tak jak tutaj. W filmie nastąpią sceny, w których Has zagęszcza rzeczywistość, w którym pojawiają się postacie, które nie powinny się pojawić. Nagle zmienia się dzień i noc bardzo szybko. Metal lata w powietrzu. Różne postacie, których tam w powieści nie ma, schodzą się w jednym miejscu, w zasławku. Skąd taka zgęszczona atmosfera? To wszystko wpływa na interpretację powieści. W związku z tym końcowym pytaniem, jeśli chcielibyśmy, tak, tam gdzie był ten cień, porównać, jeśli chcielibyśmy porównać lalkę Hasa i lalkę Prusa, będzie pytanie o wymowę obu tekstów, o znaczenie elementu onirycznego, o znaczenie elementu rozpadu. Oczywiście Prus mówił wcześniej jeszcze o tym, że to ma być powieść ukazująca idealistów na tle społecznego rozpadu, ale to nie jest tutaj, to nie jest tylko społeczny rozpad, to jest w ogóle rozpad świata, to jest schyłek świata i tak dalej, można by te wiątki kontynuować. W każdym razie czołówka prowokuje do tego, żeby się nimi zająć. Proszę Państwa, to byłaby taka propozycja globalna, prawda? En masse, omawiamy właściwie powieść i film, porównujemy jego wymowę, sposób pokazywania rzeczywistości, prezentacji bohaterów, prezentacji kobiet, element magiczny,
i tak dalej. Spójrzmy, jak można to zrobić poprzez skalę mikro. Zanim to pokażemy, mam tu na prezentacji tekst, który Państwo znacie bardzo dobrze, bo to jest, weź pokaz slajdów, dobra, od bieżącego slajdu. To jest znany Wam Państwu fragment Pana Tadeusza, przechodzę szybko do Pana Tadeusza, żeby nie tracić czasu, pogadać o coś innego. To jest opis grzybobrania, prawda, można sobie zerknąć na ten tekst, ale Państwo go znacie. Kolejny slajd, biserko, to jest druga część tego opisu, więc zjedźmy jeszcze niżej i tu macie Państwo, prawda, kończy się, błąkają się spokojne, ciche, lecz posępne. Mamy fragment, który Wajda odczytał w sposób bardzo oryginalny, bo czymże jest adaptacja? Adaptacja jest właśnie próbą zapisania indywidualnego, własnego odczytania albo widzenia danego fragmentu literackiego. Wajda widzi to w ten sposób. I teraz, jeżeli możemy puścić ten krótki już fragment, to skończy się tylko to... Dowiodę. Tak. Coś tu się jeszcze dzieje. Co, nie było tam ekranu obrazu? Aha, tak. I to zaraz minie nam to ujęcie i rozpocznie się ten fragment grzybobrania właśnie. Wszakże kto gości prosi w zamek na wieczerze, dowodzi, że posiadłość tam ma albo i bierze. Tak, ten zasnął już, a więc pewnie się przeniesiemy. Był Gaj, z rzadka zarosły, wysłany murawą. Po jej kobiercach na wskróś białych pniów brzozowych, pod namiotem obwisłych gałęzi majowych, snuło się mnóstwo kształtów, których dziwne ruchy niby tańce i dziwny ubiór, istne duchy błądzące po księżycu. Jeżeli się przybliżą albo się spotkają, ani mówią do siebie, ani się witają, głęboko zadumani, w sobie pogrążeni. Hrabia widział w nich obraz elizejskich cieni, które chociaż boleścią, troskom niedostępne, błąkają się spokojne, ciche, lecz posępne. Jak Wajda czyta ten fragment? Jak czyta, pokazuje ten środek stylistyczny, którego Wajda w tej scenie użył. To łatwo zauważyć, prawda? Każdy uczeń od razu mówi, że mamy tempo zwolnione. I owszem, to jest ten chwyt, którego Wajda tutaj używa i tak to czyta. No to wtedy zazwyczaj wracam do tekstu z uczniami czy studentami i proszę ich, żeby odnaleźli zwolnione tempo u Mickiewicza, jeżeli możesz tą prezentację tam wrócić. Czy Mickiewicz upoważnił Wajdę do tego, żeby on filmował to w zwolnionym tempie? Proszę Państwa, nie spotkałem się jeszcze z żadnym przypadkiem, żeby mi studenci albo uczniowie nie wskazali zwolnionego tempa w tym fragmencie. Otóż oni po kilku minutach analizy tego tekstu zaraz mówią, że snuło się mnóstwo kształtów, dziwne ruchy, istne duchy błądzące po księżycu, rozpuszczone szaty, jak gdyby obłokiem owiani, drugi slajdzik teraz, ciągnące się za głową jak komet ogony i tak dalej, elizejskie cienie, zadumani. Wskazują mi ileś określeń Mickiewicza, które... jak sądzę, Wajda odczytał jako sugestię zwolnionego tempa. I oczywiście jest to słuszny trop interpretacyjny. Ja potem jeszcze proszę, żeby oprócz fragmentów takich sformułowań czy zbitek słownych, połączeń wyrazowych, spróbowali mi w całym fragmencie znaleźć coś jeszcze, co upoważnia Wajdę do zwolnionego tempa. Czytamy to na głos i potem z reguły zawsze ktoś zauważa, że my to wolno czytamy. Dlaczego my to tak wolno czytamy? Dlatego tak czytamy, że tak są akcenty ułożone, że tego się nie da szybko czytać. Trzeba czytać wolno. No i wtedy następuje odkrycie. Mickiewicz to jest geniusz, który wynalazł zwolnione tempo. On nigdy nie widział filmu, nie mógł widzieć żadnego fragmentu filmowego, ale wynalazł zwolnione tempo. I proszę Państwa, mówię do studentów, nie ma się co śmiać.
On wynalazł to nie jeden raz, on wynalazł to wielokrotnie. W wielu jego tekstach jest element zwolnionego tempa. On to zobaczył. Nie wiem jakim cudem, ale zobaczył, że żołnierz, rycerz spływa z konia, a nie spada z konia. Że ktoś skacząc właśnie płynie nad czymś, a nie przelatuje, nie spada, nie upada. U niego zdarzają się w balladach szczególnie, ale także w Grażynie, w Konradzie Wallenrodzie, opisy, dynamiczne opisy sytuacji, w których następują sugestie zwolnionego tempa. Jest to znowuż element magiczny, o którym dzisiaj mówimy od początku, ale rzeczywiście, proszę Państwa, istnieje pojęcie sztuki prefilmowej i tekstów prefilmowych, którymi nazywa się zarówno teksty literackie, jak i teksty ikoniczne, zdradzające intuicję kina, czyli zdradzające intuicję przedstawiania obrazów w ruchu. Taką intuicję ludzkość miała od dawien dawna, miała ją od tysięcy lat, miała właściwie odtąd, odkąd istnieje. I miała prawo ją mieć, ponieważ naturę filmową mają sny. Ludzie zawsze tęsknili do tego, żeby sny pokazać, wyświetlić na płaszczyźnie. Nie umieli tego zrobić bardzo długi czas, ale już w XIX wieku próbowano to zrobić poprzez rozmaite eksperymenty optyczne, takie jak dioramy, jak ferie, fantasmagorie. W takich pomieszczeniach jak to w XIX-XVIII wieku wieszano woalki, wielkie takie płachty z takich woali, z takich muślinów. Następnie za tymi woalami ustawiano obrazy, puszczano na nie snop światła, woalkami się poruszało i obrazy się ruszały. Były obrazy w ruchu. Ludzie próbowali sobie takie inscenizacje tworzyć już od dawna i to im się poniekąd udawało, aż w końcu wynaleźli kino. Ale zanim do tego doszło, badacze kina stwierdzili, że tak naprawdę kino narodziło się również dzięki temu, że wcześniej, tuż wcześniej zawłaszczono przestrzeń. Ludzkość zawładnęła przestrzenią. Balony, pociągi pokazały, jak przestrzeń mija. Jak przestrzeń mija. Doświadczenie mijania przestrzeni przeniosło się potem na doświadczenie przestrzeni przemijającej na ekranie, poruszające się, tak jak w lalce, ten mieliśmy ruch równoległy kamery. Więc to kino musiało się pojawić i ono było zawsze w nas, jak mówią psychologowie, zawsze było w nas, intuicja kina zawsze. Dlatego tak łatwo do niego się odwoływać, dlatego ono jest tak łatwo przyswajalne również. No i dlatego niektórzy geniusze mieli przeczucie kina. Zresztą, proszę Państwa, w innym tekście, do którego pewnie dzisiaj już nie dojdę, w Świtezi Mickiewicz, tylko narrator, staje nad brzegiem jeziora, możesz puścić bez języka, bo to jest nieważne. I patrzy na taflę jeziora Świteź, w której się wszystko odbija, ale nie tylko się odbija, w której się dzieje. Jest to taka presupozycja ekranu, bo to nie jest tafla lustra, która odbija, to jest tafla, na której rozgrywa się akcja, w której dzieją się historie i wydarzenia. Więc Mickiewicz jest jednym z tych twórców, który zdradzał intuicję kina, jakkolwiek byśmy to dzisiaj rozumieli. Widział rzeczy, których widzieć nie powinien. W jakiś sposób ewokował to również w swoich tekstach. To jest dla młodzieży zaskakujące. Oni po prostu, im szczerze mówiąc, kolokwialnie rzecz ujmując, szczęki wiszą bardzo nisko, jak się im mówi, że były dzieła prefilmowe i że to Mickiewicz wykorzystał w literaturze. I ta literatura zaczyna dla nich być ciekawa, bo w niej są tajemnice, bo w niej są tropy i ścieżki, którymi nigdy nie szli. I teraz zobaczymy, proszę Państwa, kolejną klasykę sfilmowaną, jak nam się pojawi tutaj, bo na razie nie mamy jeszcze na ekranie. Będzie to Romeo i Julia oczywiście, która już na zawsze, Baz Luhrmann już na zawsze nadał Romeowi twarz Leonarda DiCaprio. I to też jest zwycięstwo filmu nad literaturą, w cudzysłowie, takie zwycięstwo, które przenosi oczywiście ten utwór dalej w czasy nie wiadomo jakie, przyszłe, prawda, ale już zawsze będzie DiCaprio miał twarz tego. Tę scenę właśnie, czy jeszcze troszkę dalej możemy przesunąć? Pokażę Państwu scenę tuż po śmierci obu kochanków, jak oni już leżą dobrze tutaj, zakrwawieni. I zobaczcie Państwo, kamera odjeżdża od obojga, już nie pokażę sceny śmierci, która jest rozdzierająca i z reguły młodzież chlipie na niej, ale to dobrze, że chlipie, ale potem widzą coś dziwnego i co ich nagle dziwi i pytam potem, czy to jest u Szekspira. Zobaczmy, co to jest. Znaczy pomijam tu wszystkie różnice fabularne, że to jest w kościele, prawda, że ta sceneria jest w ogóle postmodernistyczna. Oni to też przyjmują. Ciągle ten film oddziałuje bardzo mocno. Ciągle on jest w zasadzie niepokonany, jak chodzi o adaptację tego dramatu. Ale tu zaraz zobaczymy coś dziwnego.
właśnie to. Jak Baz Luhrmann czyta Szekspira? Wyczytał coś, czego nie ma w tekście, bo tego nie ma w tekście. Oczywiście nie ma w tekście także tego, co jest tuż przed, kiedy Państwo pamiętacie, oni na łożu śmierci się jeszcze widzą. Baz Luhrmann, reżyser filmu, dał im te chwile, które nie dał im Szekspir, bo oni się tutaj na chwileczkę jeszcze zobaczą, oni się jeszcze dotkną, oni się jeszcze pocałują, oni się jeszcze po prostu poczują na jawie, będą chwilę razem, nie ma tego w tekście. A potem, kiedy już nie żyją, on pokazuje to. No i oczywiście znowu jest to pewnego rodzaju zagadka, po co to jest. Jeżeli traktujemy to jako dzieło sztuki, to sądzimy, że wszystko jest po coś, prawda? Różne mogą być przyczyny, dla których twórca umieszcza te migawki tutaj w tym fragmencie, prawda? Ano po to, żeby jeszcze nas trochę wzruszyć, żeby wydusić od nas jeszcze trochę łez, prawda? Żeby zrobić z tego wyciskacz łez, żeby nas tak już totalnie zmaltretować na tym fotelu. Byłoby to może i prawdopodobne, ale byłoby to dość niskie, prawda? Tymczasem ja mówię wtedy studentom i młodzieży, że słuchajcie, zobaczcie do tekstu, może w tekście jest sugestia, może jednak w tekście coś jest, bo zawsze wędrujemy od filmu do tekstu. Najpierw wędrówka prowadziła od tekstu do filmu, ale przecież sens jest taki, żeby wrócić do tekstu. I co czytamy w tekście? U Barańczaka, w tłumaczeniu Barańczaka, wypowiedzi tego, tam jest szef policji, a w tekście jest, jakże mu tam było, ten książę, prawda, czy naczelnik. W każdym razie on mówi tak, do rodzin Romea i Julii, podczas kiedy już młodzi nie żyją. Niebo zabija wam dzieci miłością. I to jest metafora, którą staramy się odczytać. Niebo zabija wam dzieci miłością. Co to znaczy? Niebo, czyli kto? Bóg. Bóg wam zabija dzieci, Bóg wam odbiera dzieci, ale czym wam odbiera? Miłością. Miłość, właściwie miłość, za sprawą Boga odbiera wam dzieci. Czy znacie postacie, które przez miłość odchodzą z tego świata? No oni znają jedną i zawsze mówią, że to jest Chrystus, prawda? Jeżeli tak, jeżeli niebo zabija wam dzieci miłością, to te dzieci są święte, to te dzieci odkupiły świat, to te dzieci mają taką funkcję. I wtedy jesteśmy na antypodach interpretacji Kota, Jana Kota, który mówił, że oni są po prostu głupi, szaleni i mu się musiało to przydarzyć, bo byli tak głupi, że nie brali pod uwagę okoliczności, w jakich żyją, prawda? Tymczasem Szekspir powiada, to niebo zabija wam dzieci miłością. Oni odkupili wasz świat, dzięki nim możecie żyć. I teraz te sekwencje, które tu widzimy, to nie są, prawda, to mogą nie być migawki z tego, co było. To może nie być przeszłość, to może być przyszłość. To może być teraźniejszość. Kiedy kamera oddala się od Roma i Julii, tak naprawdę oni są tu. Oni są już tu, w swoim niebie. I dlatego Luhrmann pokazuje ich w tych najszczęśliwszych momentach, bo oni jako święci już są w niebie. To jest oczywiście bardzo krótki fragment pod koniec filmu. On często umyka, potem są napisy końcowe. Ale ja się zastanowiłem już, jak pierwszy raz to widziałem w kinie, po co on mnie tak chce wzruszyć na siłę. I ja tu chcę poszukać innego tropu interpretacyjnego. Ja nie wiem, czy to jest zasadny trop, prawda? Nikt nigdy nie wie, czy interpretacja moja jest właściwa, zasadna. Może jest uprawniona i to tyle, prawda? Tak jak Hasa uprawniona jest interpretacja lalki, tak by może i ta jest uprawniona. Oni jako święci mają już swoje niebo. I dlatego też dostali tą chwilę połączenia się, kiedy jeszcze nie, przed śmiercią, kiedy się na chwilę złączyli. Zatem jak kino czyta literaturę? Kino, i tu jeszcze ewentualnie pójdziemy do samego końca, bo pewnie niebawem będę musiał finiszować. Kino to jest taki prowokujący pryzmat, który rozszczepia literaturę na ileś barwnych strumieni. Wśród tych barwnych strumieni jest strumień własnego, intymnego, ściszonego czytania, ale jest też strumień oczywiście krzykliwej, 21-wiecznej cyfrowej audiowizualności. One się wszystkie mieszają.
nie ma, po takich kilku przygodach, po większej liczbie przygód, które mam przygotowane, ale nie będę już teraz wszystkich puszczał, bo nie zdążymy, mam tylko jeszcze jeden fragmencie, jakbyś mogła do mojego pendrive'a, tam jest ta Finlandia. Adaptator nie ma obowiązku, już wiemy wtedy, nie ma obowiązku być tłumaczem dzieła, po prostu tłumaczem dzieła na inny język. On w jakiś sposób tłumaczy, ale to nie znaczy, że on ma, interpretatorem, który przełoży nam dzieło po prostu, to samo dzieło, tylko na inny system znaków. Nie, on zawsze będzie reinterpretował, on zawsze będzie rekreował dzieło, to zawsze jest jego czytanie. Spotykam się zawsze z indywidualną wizją danego tekstu. I tak należy traktować adaptację. Adaptator nie podpisuje z nami kontraktu, że pokaże nam dokładnie Romea i Julię, albo Lalkę, albo Ogniem i Mieczem Sienkiewicza. To już będzie inne dzieło. Oni widzą potem, że po kilku przykładach, że to są inne dzieła, często tylko inspirowane oryginałem, ale za to wydobywające pewne elementy, motywy, aspekty oryginału, które czasami są kompletnie pomijane, zapoznane, gdzieś ukryte. No nawet poezja może być adaptowana i może być przerobiona na film w sensie wideoklipu. Ostatni fragment dzisiaj to ten, który Państwo pewnie znacie, wiersz Marcina Świetlickiego, Finlandia, śpiewany przez Bogusława Lindę. Może skończymy tu, znaczy nie skończymy, tylko przerwiemy, bo czas nas goni, nie chcę też przedłużać za bardzo. Kiedy czytam ten wiersz z studentami czy młodzieżą, oni z reguły nie wiedzą o tym sądzić właściwie. Nie bardzo wiedzą, dlaczego ten ktoś mówiący w tekście tak żałuje tego, że już nigdy nie będzie tak, jak było. No, tam jest dalej fragment, którego tu jeszcze nie było, że słychać szczęk, prawda, jakby szczęk broni, zbierają się chmury na zachodzie i tak dalej. Ale oni też nie bardzo, no co, wojna idzie? No może wojna idzie, prawda, i dlatego nie będzie tego lata takiego i tych wszystkich rzeczy, które były kiedyś fantastyczne, a dzisiaj już ich nie będzie. Kiedyś, pamiętam, 15 lat temu, jak zaczynałem przygodę, może nawet dawniej,
z filmem, literaturą, to byłem zdania, że nie należy wykorzystywać teledysków, bo one z reguły ukonkretniają, ujednolicają wizję tekstu piosenki, który zawsze mieni się różnymi barwami w naszych indywidualnych odczytaniach, a tak po tym teledysku staje się po prostu już określony i widzialny i nasza wyobraźnia już jest zdominowana, prawda, jest skrępowana. Tak bywa, oczywiście, ale czasem taki teledysk otwiera. Nie mówię, że to jest mistrzowski teledysk, wcale taki nie jest. Natomiast po oglądnięciu tego teledysku zaczynam rzeczywiście prowadzić dyskusję na temat tego tekstu, bo okazuje się, że dlatego nie będzie już na tych wszystkich pięknych zjawisk, być może dlatego, że rzuciła go kobieta, być może dlatego, że on kobiety w ogóle nie ma, bo on o niej tylko śni, kiedy ona go czesze, potem się on budzi na końcu z tego teledysku, on się budzi z tego rozmarzenia, kiedy siedzi na fotelu u fryzjera, wtedy ta kobieta jest tylko jego wyobrażeniem, prawda? Więc może życie niespełnione życie romans miłosne, uczuciowe, może dlatego, że niespełniony artysta, może dlatego, że to nie on śpiewa zmęczonym głosem Lindy, który też tutaj wnosi dodatkowe znaczenia, bo to jest zmęczony weteran, prawda, którego konotujemy już jako tego Bogusia, który dawniej w Psach, potem w wielu innych filmach, prawda, ale dzisiaj on już jest tylko zmęczonym weteranem i dlatego śpiewa, że już nigdy nie będzie tak dobrze, jak było, bo jego czas już minął. A może to nie on śpiewa, tylko ten chłopak, który tam goni, który potem kradnie bułkę i to ten chłopiec w istocie wspomina te fantastyczne chwile, kiedy właśnie chodził z tym włóczęgą malarzem i kradł dla niego bułki, pomarańcze i tak dalej. Więc jakby nagle otwierają się perspektywy interpretacyjne, które nie pojawiały się, kiedy staraliśmy się ten wiersz typowo filologicznie odczytać. Podobne zjawisko zdarzyło mi się wielokrotnie, kiedy czytałem Przybosia. W ogóle nie mogłem ruszyć nic. A kiedy puszczałem Katedrę Bagińskiego, to potem nagle Notre Dame albo Widzenie Katedry w Chartres okazywało się wierszem, w którym choćby kilkanaście wersów można zrozumieć, które można zobaczyć. Metafory zaczęły się otwierać. Chociaż Bagiński pewnie Przybosia nie czytał, a na pewno nie jego miał na myśli, kiedy kręcił ten film, tylko prozę Dukaja, prawda? To nagle ten film, który w ogóle nie jest adaptacją tej wiersza Przybosia, sprawia, że studenci ośmielają się mówić o wierszu. Więc język audiowizualności, już kończę, język ruchomych obrazów, język filmu okazuje się często kluczem do literatury. Kino, film może czytać literaturę, może ją odkrywać, nawet nie będąc adaptacją. Może ją odkrywać, bo ośmiela do wędrówki wyobraźni, która często następuje w trakcie oglądania filmu, a której sobie nie uświadamiamy czasami i jakby jesteśmy głusi na to, co to naprawdę robimy. Gdybyśmy, już kończę ostatnie zdanie, gdybyśmy zapisywali to, co Mukarzowski nazywał wewnętrzną mową widza, i żebyśmy sobie zapisywali nasze wszystkie uczucia, wrażenia, nawet te niezwerbalizowane w trakcie oglądania filmów, zobaczylibyśmy, jak bardzo intensywnie myślimy w trakcie oglądania. I może by nas to ośmieliło do tego, żeby też tak myśleć i zapisywać sobie to wszystko, co się w nas dzieje w trakcie lektury. Więc finalizując, kino bardzo często literaturę czyta oczywiście prymitywnie. Film często jej szkodzi, ale równie często ocala ją, przenosi w nowy byt, w nowe życie, ośmiela do jej poznawania i czyni atrakcyjnymi powroty do literatury. Szkoła powinna tego nauczyć oczywiście, bo to się samo nie zadzieje, jak to mówi się kolokwialnie. No ale to się może zadziać przy naszym wysiłku. To tyle, ja dziękuję bardzo.